Moja matka była starą i brzydką kobietą. Nie mógłbym nawet silić się na opisanie jej twarzy. Zdaję sobie sprawę, że twarz ta nie zachowała nic ze swojej prawdy. Tak dzieje się często z ludźmi bardzo schorowanymi i zniszczonymi przez przeżycia ponad skromne ich siły. Patrzyłem, jak gasła moja matka. Były to jedyne chwile mojego życia, kiedy czułem się zupełnie bezsilny. Tak bezsilny, jak tylko może czuć się człowiek, który uprzytomni sobie, że zawsze może iść z czasem naprzód, lecz nigdy go powstrzymać. Moja matka rzekła mi kiedyś: nie jesteś dzieckiem urodzonym z wielkiej miłości. Z twoim ojcem pobraliśmy się dlatego, że myśleliśmy, iż będziemy sobie potrzebni. Pamiętaj, abyś nigdy nie wierzył w takie rzeczy. Nie wolno ci. Ludzie, którzy myślą, że z czasem dopiero staną się sobie potrzebni, powinni odejść od siebie i zapomnieć kroków, które ich wiodły ku sobie. Bardzo mnie to wtedy zabolało, gdy dowiedziałem się, że moi rodzice nie byli złączeni miłością, bez której w wyobraźni mojej nie mogło być nic stałego. Uczułem momentalnie ssącą pustkę i przez długie miesiące nie opuszczała mnie myśl, że właściwie nie jestem nikomu potrzebny. Zdawało mi się, że ludzie tacy jak ja nie powinni żyć. Matka moja umarła. Umarła nie dlatego, że nie spełniła swych pragnień, lecz dlatego, że była starą i schorowaną kobietą. Jej ostatnie słowa nie były skargą, że nie doczekała małego własnego domku, lecz życzeniem szczęścia dla mnie. Ja pozostałem. Żyję i dalej cieszy mnie widok jasnych, wielkich domów. Wiem, że mieszczą one w sobie również wiele pragnień, cierpień, na pewno o wiele większych i słuszniejszych od tych, które miała moja matka. Lecz czasem ciężko mi żyć. Właśnie wtedy, kiedy przechodzę obok takich wielkich, jasnych domów, a także kiedy nocami wałęsam się po krzywych i piaszczystych uliczkach przedmieścia, gdyż z natury swej jestem włóczęgą. Pogodziłem się już z owym dziadem, opowiada mi on czasem o wszystkich najwspanialszych rzezimieszkach, jacy deptali te ulice i oczy jego są pełne marzenia. Tak, jest mi ciężko, gdy patrzę w oświetlone lub ślepe nocą okna każdego domu. Lecz najbardziej smutno mi, gdy idę wieczorem nad Wisłą i widzę odbijające się w wodzie światła, ulic, domów, gwiazd. Bo pamiętam, że matka moja chciała, aby jej mały, własny, kolorowy dom stał nad rzeką. Niedawno przeczytałam króciutkie opowiadanie Marka Chłaski właśnie pod tytułem Dom mojej matki i pierwszy raz od dawna zdarzyło się tak, że coś mnie tak mocno poruszyło, że autentycznie po prostu poczułam, jak ścisnęło mi się serce. To dawno takiego czegoś nie było. Dużo rzeczy mnie wzrusza, dużo rzeczy mnie porusza, ale żeby tak namacalnie poczuć to ściśnięcie serca, to pierwszy raz od dawna. Dawno nic na mnie tak nie zadziałało, żebym aż tak to namacalnie poczuła. Opowiadanie jest dokładnie takie, jakie lubię. W zasadzie czyta się jak dziennik. Nie ma przytłoczenia faktami, szczegółami. Wszystko jest przejrzyste, wciągające, mnie przytłaczające. Od razu wywołało we mnie szturm refleksji nie tyle o życiu, co stricte o cierpieniu, o przemijaniu, o braku nadziei, o marzeniach. Co szczególnie spodobało mi się w tym opowiadaniu, generalnie tym charakteryzuje się twórczość Chłaski. Mamy tutaj konkrety, nie mamy tutaj żadnego owijania w bawełnę, nie mamy tutaj żadnego słodzenia rzeczywistości. Szara naga, prawda, że tak powiem? Szara rzeczywistość. Spotykamy się z totalnym pesymizmem, to trzeba podkreślić. Generalnie właśnie tak w twórczości Chłaski jest. Jak już myślę, że mogliście zauważyć po tych fragmentach, które na początku przeczytałam, możemy odnaleźć tutaj w pierwszej chwili niezaskakujące stwierdzenia, które mnie jednak przykuły do tekstu. Czasem mówi się, że nie są one żadnym popisem warsztatowym w twórczości, mi jednak się podobają. Zachęcam Was do przeczytania tego krótkiego opowiadania, dostępne jest w internecie. Jest naprawdę króciutkie, a mówię Wam, dawno nic mnie tak nie uderzyło i nie przyniosło jakiś inny wymiar. Dziękuję za obejrzenie odcinka i widzimy się niedługo w kolejnym.